A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Heroes 3, Pan Zniszczenia. Dobra. Deckard Cain. Pamiętam, bo poprzedni odcinek nagrywałem w tej samej sesji nagraniowej. Deckard Cain miał nie iść jeszcze do młyna, tylko zostawić armię w zamku. Czyli musimy na chwilkę się tutaj odsunąć. Deckard wejdzie do zamku. I zostawia to wszystko. A w ogóle to mu damy Pegaza. On jeszcze nie ma Pegaza. On pierwszy raz tutaj przyszedł chyba do naszego zamku, nie? Zaraz, jak to zrobić z tym Pegazem? A dobra, bo tutaj widzę, że już się jakieś blokady pojawiają. Musimy zupgrade'ować zagajnik. A zupgrade'ować drzewców do entów za 150. Teraz możemy to tutaj połączyć wszystko ładnie, pięknie, jakby to Krzysztof K. powiedział. Zwerbujmy jednego Pegaza dla Kane'a. O! I tak jest dobrze. Kane czeka do początku kolejnego tygodnia. Tutaj już, niech sobie czeka. Będzie zbierał podatki. Dalej. Ta postać, Koronius, on musi też czekać do początku kolejnego tygodnia. On ma nogę wirta, dzięki niemu się będą namnażać krasnoludy. Zacznie się kolejny tydzień, wykupi armię i zaniesie ją naszemu głównemu bohaterowi. Tylko będziemy musieli pamiętać, jak on będzie szedł z tą armią, żeby oddać nogę wirta Kane'owi. Trzeba będzie mieć to na uwadze, ale to będziemy pamiętać. Czyli Kane z głowy, ta postać z głowy. Tutaj Malcolm, on idzie... Tutaj, ile on ma ruchu też już, zobaczcie, to ta dwa plusiki, no tak, to nauczył się tej logistyki. To w takim razie najpierw tego Tevu Torgrim najpierw. O, klasztor, jakieś smoki tam w ogóle siedzą, dziwne, nie wiadomo ile tego jest. Klasztor. Aha, czyli dobra, czyli tutaj czarne moczary. A tam na północy, zgadza się, znaczy no mniej więcej, czyli taki północny wschód powinno być, no ale dobra, jest klasztor. Wszystko zgodnie z Diablo, panem zniszczenia. Trzeba by to szybko zająć, ale te smoki, nie wiadomo co tam siedzi w ogóle, ile tego jest. Fajnie by to było zająć i rozwijać już ten zamek, nie? Zawsze źródło dochodów jakieś. No dobra, spokojnie, to wszystko się tutaj trzeba będzie zrobić. To jakaś brama w ogóle. Bleh, co tu siedzi? Dobra, pomału, trzeba to wszystko rozpracowywać. A fajnie jest. Czyli tak, Torgrim, on musi tutaj na pewno zbierać. On jest po to, żeby zbierać. Dobra, idziemy. 2000 sztuk złota. 1000. 2000. 1500. No i to jest przepływ gotówki konkretny. Dalej. Tutaj sobie weźmiemy kryształy, złoto i dalej będziemy zbierać. Deckard czeka. On czeka, a tutaj nasz drugi giermek też idzie. On pójdzie może tutaj w górę. Na przykład to. O, to przeczytamy tabliczkę. Tabliczkę. To co to będzie? Jakaś klasztorna brama tutaj? Albo, wiem, tu będzie wyżyna Tamoe pewnie, co? Skoro tutaj czarne moczary, tutaj się zbliżamy do klasztoru, to tu pewnie będzie wyżyna Tamoe. Tak mi się wydaje. No pewnie tak. Chyba, że jakaś wskazówka po prostu na tabliczce. Tu czekamy, tu nic. Tu nasz główny bohater, uwaga! Horda przeciwników, czempioni. Trzeba zmieniać artefakty na nich? Chyba nie. Tam wystrzelamy ich też. Zrzucimy spowolnienie. Luźk. Uwaga, atakuje. Pyk. Horda 64 czempionów. Oni mają taką właściwość, premia podczas walki. To jest napisane, to chodzi o to, że im więcej ruchu wykonają do wroga, tym więcej obrażeń zadadzą. Tak jakby szarżowali z tą lancą swoją, nie? No dobra, rozpoczynamy bitwę, rzucimy im spowolnienie. To ta szarża im za bardzo nie wyjdzie wtedy. Dużo many mamy, co? Jakaś studnia by się przydała kiedyś znowu. Czekamy, wszystkimi czekamy, zobaczymy, gdzie oni będą szli. Ile w ogóle teraz mają ruchu? 5. W ogóle ciekawe, czy moc rzucania zaklęć wpływa na to spowolnienie w taki sposób, że coraz mniej tego ruchu oni mają. Jakoś tak to jest wzmacniane, nie? Bo na pewno wpływa moc na spowolnienie w taki sposób, że więcej tur to po prostu trwa, to spowolnienie, nie?
Ale ciekawe, czy co jakiś czas by nie zrobiło to jeszcze czegoś takiego, że zamiast 5 ruchów by mieli 4 już na przykład, nie? Jakbyśmy mocy mieli na przykład z 20 może. Ale chyba tak to nie działało, nie? Dobra, czekamy na nich w każdym razie. No i coś tu już trzeba strzelać. Najpierw tych załatwimy, bo tu już będziemy mieli prostą strzałę od tej drugiej grupy elfów, więc skupmy się na tej grupie totalnie. Tak? Jakie elfy w ogóle, nie? Co tu się dzieje? Szkoda, że ci... tego... A nie, no mają też, dobra. Chciałem powiedzieć, szkoda, że ci nie mieli morali, ale mają, zobaczcie. No dobrze. Jest wszystko w porządku. Tutaj nie czekamy. Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, ci muszą czekać. No nie, no tutaj nic nie zrobimy. No, fajnie by było dobić ich kimś, kto już miał ruch, ale tutaj te krzaki to blokują wszystko. Smoki mogą dobić i smoki się później jeszcze wycofają, nie? Dobra, tu się wycofujemy i teraz tych wystrzelamy. Ciekawe, czy znowu takie morale będą szczęście i w ogóle wszystko czekamy. Czekamy wszystkimi na proste strzały i tak dalej. Może jakby morale mieli. No nie, nie mogą mieć chyba. Chociaż nie, to są skrzydełka takie neutralne, nie? To nie wiem, to mogą chyba. Nie, chyba nie mogą być wtedy morale. Nie wiem. Strzelamy w każdym razie. A nie ma takich fajnych bonusów teraz. No nie ma, tutaj trzeba będzie dobić jakimiś smokami ich zaraz. A twardzi oni są. Czekajcie, bo teraz już muszę przeanalizować. Czy czasami blesa nie warto dać? 753. Nie no, luzik przecież, to luzik, tu wszystko zginie. O kurde, myślałem, że zginie. Ale nie straciliśmy jednorożca, nie? Ej, a jak ja to liczyłem? A nie, bo... Nie, jak to... Moment, jak to było? 700? A 700, dobra, nie, no wiem. Pomyliłem się. Ale jest wszystko w porządku, nie straciliśmy jednorożca. Ale błąd straszny popełniłem. Smoki powinny to zaatakować. Coś mi się uroiło w głowie w ogóle. Okej. Okay. No bo tak, no bo ten atak, no to od razu jest uwzględniany w podsumowaniu obrażeń, no nie? A nie tak, że ja to sobie muszę sam skalkulować. Zgadza się. No dobra, wszystko jest w porządku, ale kurde, muszę się bardziej skupić, bo taki jestem, wiecie, tak chodzimy, wszystko rozwalamy i ja tak zaczynam taki beztroski być i w końcu coś się złego stanie przez to, na przykład stracimy jednego jednorożca. A to by było straszne przecież. Zajmujemy kopalnię złota. Dobra, czy my to chcemy zbierać? Nie, przyjdzie jakiś zbieracz. Jejku. Nasz bohater jest strasznie leniwy, on nic nie chce zbierać tutaj. Ale klasztor trzeba by zająć, nie? Tu jest klasztor, tam u góry jest klasztor, tylko taki inny. No dobra, tutaj możemy wejść. No, chcemy zaatakować strażników. A, to od razu. No nie, nie werbujemy ich. Tu mógłby... Kurde. W sumie jeden z tych giermków, którzy tu idą, mógłby prędzej czy później zostać tutaj, skoro tu można werbować i Pegazy, i tych mnichów. Coś by się tu zbierało, nie? Nawet młyn jest, tylko trochę daleko już ten młyn, ale może by w ciągu tygodnia zdążył to wszystko załatwiać. No coś trzeba będzie pomyśleć. Dobra, zobaczmy tutaj. Wejście do podziemi. No to tutaj gdzieś... To jest chyba wejście do wieży hrabiny tak naprawdę, nie? Do podziemi wieży. Trzeba by to załatwić, no bo kurde, fajnie by było to zająć od razu, ale to daleko. Później się i tak będzie trzeba wracać do tej wieży. Chyba wieża to jest, nie? W każdym razie do tych podziemi. Nie, załatwmy te wieże. To za duża odległość, żeby się wracać. Korcie, a tamte smoki, to nie wiadomo w ogóle co tam będzie. To trzeba będzie sprawdzić jakimś bohaterem, poświęcić chyba go, żeby zobaczyć ile tam tego siedzi. Jakie ładne tutaj śpiewy odchodzą. Dobra, wejdźmy tu. Wejdźmy tu na pewno. Dzień piąty to jest. Zobaczmy co tu jest. Nie ma żadnej tabliczki. Faktoria handlowa. To nas nie interesuje zbytnio.
wkraczasz do piwnic pod wieżą. A, no to właśnie. Czyli jednak piwnice pod wieżą. A tutaj są do wyzbierania jakieś rzeczy. Fabryka machin wojennych nie chce. Stajnie centaurów nie bardzo mamy, gdzie te centaury brać. Poza tym by nas spowalniały, to na razie nie. Tu jakiś kociołek, tu coś stoi. Horda przeciwników, czarnych rycerzy. Opuszczona kopalnia. Strażnicy, watacha przeciwników, troglodytów. Dobra, spróbujemy przechwycić tę kopalnię. Horda przeciwników, horda, luźk, załatwimy. Deckard czeka. Koronius czeka z nogą Wirta. Tu już wszystko załatwione. Dobra, puszczamy turę. Tabliczka. Wyżyna Tamoe. Okej. Okay. Idziemy do młyna. 6 sztuk klejnotów. No zobaczmy, co tu jest. Znowu jakiś ołtarz ofiarny. Tu trzeba będzie wejść tym naszym głównym bohaterem. Tu też trzeba będzie jakiegoś pewnie poświęcić bohatera, żeby zobaczyć. Wiecie co, może dobrze. Dobrze, że tu jest ta karczma w pobliżu. Będziemy rekrutować takich kamikadze. Oni tutaj będą, znaczy kamikadze to może złe porównanie, bo kamikadze to jakieś, powiedzmy, że tak się wyrażę, obrażenia by zdążył zadać, a to jest po prostu takie perfidne poświęcenie jednostki tylko po to, żeby liczbę przeciwników sprawdzić. Ale no trzeba będzie kombinować, bo ja nie wiem, czy tym głównym bohaterem od razu wpadać, to nie wiadomo, co tam jest. Dobra, tutaj czekamy, tu czekamy, tutaj zbieramy dalej. Okej. Okay. 3 sztuki. 3 kryształowe smoki tu nas zaatakowały. 3 kryształowe smoki pilnowały kryształów. Czy to coś oznacza? Może tam jest dużo tych kryształów. Kurde, szkoda, że nie mieliśmy 2 jednostek. Bo ja totalnie nie pamiętam. Ten kryształowy smok jakiś dobry był bardzo, nie? On miał tam chyba absurdalne... Znaczy wszystkie te smoki takie, których nie można werbować w zamkach, one miały chyba absurdalne ilości zdrowia, nie? Czy nie, żeby mi jakoś bardzo na tych kryształach tam zależało, ale... Ale może tam naprawdę dużo ich być, skoro takie smoki pilnują. Ale to nawet nie na krysztale tutaj polegliśmy, nie? Jakoś przed kryształem. Na tym polu chyba. Chyba, że jak w kryształ kliknąłem. On zdążył kliknąć w ten kryształ? Nie, bo ja się teraz po prostu boję, że... Czekajcie. Momencie, gdzie to było? Ale nie, to nawet jak stanął na polu przed kryształem, to na tym polu tu. Złoto damy radę wziąć. Tutaj z pola obok, nie? Towarzysz Thorgrim poległ. No dobra, no ale... O, dobra, kurde, to dobrze, że... No nie tak to miało wyglądać. Będziemy musieli jeszcze jakiegoś nowego bohatera wziąć, ale to tutaj. Jak będziemy wracać tym naszym może, to weźmiemy jakiegoś bohatera tutaj w karczmie, zwerbujemy. No nie tak to miało wyglądać. Za wiele nie zdążył zebrać, ale przynajmniej wiemy, że tu jest niebezpieczeństwo. No dobrze. No wszystko jest w porządku. Kane czeka. Dobra, atakujemy tych na pewno, czarnych rycerzy. Uwaga. Musimy zmieniać artefakty? Nie, damy radę. Schodzisz coraz bardziej w głąb piwnic, a ty i twoi ludzie jesteście coraz bardziej przerażeni tym, co może was spotkać. No ja wiem, czy jakiś jestem szczególnie przerażony. Ci są zabrajdowani. Będą najszybsi. To na tych się musimy skupić. Dobra, rozpocznij bitwę. Rzucamy spowolnienie na pewno. Nasz główny czar taktyczny. Ile teraz on ma ruchu? 4, a oni 3. Czekamy wszystkimi. Bless, super. Będziemy zadawać maksymalne obrażenia. Na co oni tu idą?
na co oni to liczą. Tylko że tu mamy prostą strzałę, więc no lepiej się skupić na tych, a poza tym to tych będziemy atakować. To muszę się skupić teraz, bo ostatnio jakieś takie błędy robię proste. No, tutaj śmiało. Dobra, to na pewno tych atakujemy. Tutaj czekamy. Teraz spokojnie. Ile to ma ruchu? 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Morali nie może mieć ta jednostka, nie? Plus nie umarła. Raz, dwa, trzy, cztery. W tym się mogłem odsunąć. Musimy pamiętać, żeby w razie czego centaury się mogły wycofać gdzieś na górę. Na razie czekamy. Jednorożce nie mają tu jak dobić tych. Szkoda. Właśnie, to też mógłbym wcześniej uwzględnić. Na przykład ich inaczej ustawić. Znaczy nie, to przed walką bym musiał to ocenić. Trzeba się zastanawiać nad takimi rzeczami czasami. Dobra, tutaj na pewno strzelamy w tego. Jest nawet prosta strzała. No i morale. Jednego się udało zabić. Smoki. Smoki. Mógłbym czasami pokalkulować sobie. Obrażenia 900 minimalnie. No wszystkich na pewno nie zabijemy. Coś by tutaj oddali. Ale nie zabiliby smoka. Ale dobra, luzik, mamy czas. Tych możemy śmiało dobić i się wycofać. Tak jest. Tutaj żadnej filozofii na razie nie ma wielkiej. I skupiamy się na tych teraz, w tej turze. Blesa nie muszę dawać. Czekamy na prostą strzałę i teraz załatwimy tych. Dobra. I ci zostaną dobici przez coś. Na pewno nie przez tych. Tu nie chce mi się liczyć, jednorożce dobiją na luzie. Okej, okay. No tutaj nie było jakiejś wielkiej filozofii analitycznej. Mistrz płatnerstwa. Absorbujemy 15% obrażeń. Super, i dostaliśmy bonus do zapału. Zapał na 13 levelu już mam. No dobra. Watacha przeciwników troglodytów. To powinno być proste. Opuszczona kopalnia. Nie pamiętam, co to było w tej opuszczonej kopalni właściwie, jak ich pokonamy. To się zamieniało w jakąś losową kopalnię, czy co? Czy jakieś duże surowce były? Musimy zobaczyć. Znajdujesz opuszczoną kopalnię. Kopalnia wygląda na legowisko troglodytów. Czy chcesz do niej wejść? Pewnie. Rozpoczynamy bitwę. Nawet nie ma o czym mówić. Nawet nie trzeba szacować zbytnio. I co? Tu jest jeden na dzień, kryształ. Opuszczona kopalnia należy do jasno-niebieskiego gracza, to ja, kryształ. To dobrze. Czyli 3 kryształy dziennie produkujemy, tak? Jedna kopalnia tam w pobliżu naszego zamku, druga tutaj i ten magazyn zasobów w zamku. 3 kryształy dziennie. Masakra. Dobra, idziemy dalej. Gdzie tu iść w ogóle? Obelisk. Tu jest jakiś artefakt, widzicie? To jest ten. Ja wiem co to jest za artefakt. To jest ten artefakt, który zwiększa szczęście chyba, nie? Albo morale. Ja poznaję, to będzie taki herb, no chyba, że to coś innego jest, ale to jest taki artefakt, taki herbik, takie jakby odznaczenie, nie? To było. Nie wiem, co to innego by miało być. Dobra, zajdźmy jeszcze tutaj, bo tu jest... Tu już może być koniec, nie? Bo tutaj jakoś idziemy, tu... Tu może być jakiś ślepy zaułek, zajdźmy tutaj, tak pomału. Jakaś skrzynka, obelisk, zwój. Już koniec jest. Co to za zwój? Zwój z zaklęciem. Nie, dobra, tu jakiś zbieracz przyjdzie. Tu nic w sumie nie trzeba robić. Szkoda ruchu. A tu w ogóle coś jest. Ja bym tego nie zauważył. Jakoś tak... Nie, kurde, rój warzek nieodwiedzony. Dobra, to wejdźmy tu. Jak to schowane tu było wśród tych drzew? No sprytne. No dobra, tutaj wejdę. Przed tobą rój warzek. Czy chcesz zaatakować strażników? Chcę. O tak, to jest ten herb taki, widzicie? Tak właśnie myślałem. Morale albo szczęście to dawało, nie pamiętam. Ale coś takiego to było. Ile to ma ruchu? 13? Ej, weźmy to, spowolnijmy, żeby nam jakiegoś centaura nie zabiły albo coś. Ile
teraz będzie miało 6. Dobra, teraz to na spokojnie wszystko wybijemy. 13. To są te zabrajdowane, nie? Smocze ważki, no. Teraz to wszystko tutaj wybijemy. 10 sztuk już mamy tych pegazów. Dobrze. No świetnie, tylko że... No szkoda tych wivernów by było zostawić. Troszkę morale nam popsują, prawda? Zróbmy jedną grupę łuczników. No, morale gorsze. No ale 8 wivernów, no to musi być. No dobra, niech będą. Tutaj morale też... O, tutaj są te enty. Ci entowie. Może się przyłączą, co? Tylko to ja bym nie miał gdzie ich wziąć teraz. No to musimy zaatakować. No nie, przyłączą się, więc nie ma o czym mówić. Kurde, że nie są zupgrade'owane. Fajnie by było przekazać komuś te wiwerny. 7 ruchu to ma. Tyle co nasze elfy. No, tak człapią za nami. Rozpocznij bitwę. Trzeba tutaj rzucać spowolnienie? Chyba nie, co? Czekamy. My za to mamy przyspieszenie. Dobra. Aż takie wolne to nie są, ale... Nie ma prostej strzały jeszcze. Ło! Okej. Okay. Przekalkulujemy to sobie. 65. No luzik, dobra. To można dobić. Tu nie chce mi się liczyć. Zwłaszcza, że jeszcze będziemy zaraz... O, smoki to na pewno jeszcze mogą tutaj ruch na luzie wykonać. Nawet jakby, no właśnie, zakorzenili ich, to one mają odporność, także im to chyba zaraz przejdzie, nie? A nie, no nie, nie, przeszło im. No to w sumie źle zrobił. Myślałem, że ten, że będzie można się odsunąć, ale wszystko jedno, zaraz to dobijemy tutaj. Ale może nie nimi. Ej, no w sumie źle zrobiłem. Kurde, myślałem, że będę mógł się odsunąć. Ale no, mają jeszcze tutaj tyle życia, że nic im się nie stanie. Ale to nie działa, ta odporność. Czyli to zakorzenienie to nie jest jakieś takie zaklęcie, które się zalicza do poziomów wieży, czy coś takiego. Znaczy, ja sobie zdawałem sprawę z tego, że nie można tego wykupić w wieży. Ale co, to jest zaklęcie 5. poziomu tak naprawdę? Skoro to zadziałało na smoka? Chociaż nie, zobaczcie, zeszło już mu to teraz, ale dopiero teraz. Jedną turę trwało. Tak jakby. Dziwna sprawa, nie wiem jak to rozumieć. Nie, bo tak myślałem, że będę mógł się wycofać. Czyli trzeba będzie już ich tutaj strzelać wszystkich. Dobra, to olać. No, tu nic im nie zrobią, ale zakorzenia te smoki. No dobra, 4680, nic nie straciliśmy, to bierzemy. Co to było? Morale? Morale chyba, nie? Morale o 1 zwiększa, fajnie. Fajnie, mamy 3 skrzydełka. No 3 skrzydełka mamy i tak. Nie, no to super. Aha, no tak, 3 skrzydełka, bo... Zgadza się. Tutaj morale i tutaj morale, ale to nie znaczy, że nasze jednostki mają 3 skrzydełka, mają tylko 2 skrzydełka, bo mamy jednostki z różnych zamków, się pojawiły te wiwerny całe. No dobrze. Tu trzeba jeszcze coś pobadać. Gdzie tu iść? No zobaczmy tutaj, co tutaj jest. Uchodźcy znowu jacyś. Aha, no tutaj trzeba zajść. Tutaj dostaniemy jakieś skarby w skrytce chochlików, nie? Kane czeka, on czeka. W zamku coś tworzymy? Nie. Jeszcze nie. No dobra. Tutaj kończymy turę. I ja myślę, że tutaj... O, a co to? Otrzymujesz wsparcie ludu w walce ze złem. 3000 sztuk złota. No i ekstra. To łotrzyce tam zarobiły dla nas złota więcej, się okazuje. Dobra, tutaj kończymy odcinek. W następnym odcinku
będziemy dalej przemierzać te podziemia pod wieżą. No to już właściwie... Nie, tutaj jeszcze może coś być, tu się połączyć, nie? Jejku, to dużo jeszcze może być. No dobra, no ale to takie podziemia. Będzie trzeba hrabinę tutaj gdzieś znaleźć. To jest cel naszego głównego bohatera. Niedługo dzień pierwszy kolejnego tygodnia to Kane oraz Koronius zaczną działać. Koronius będzie armię dostarczał. Tutaj dalej się będzie wszystko ładnie zbierać. Fajnie by było jeszcze jednego jednak bohatera zwerbować tutaj do pomocy, się okazuje, nie? Zwłaszcza, że w podziemiach trzeba będzie jeszcze trochę tego pozbierać. Ten Koronius jak dojdzie, to on tam wyzbiera wszystko jeszcze, nie? Może w podziemiach. On ma niezły ruch. Dostarczy armię, znowu będzie tylko Pegaza miał. Będzie szybko popierniczał po planszy. Dobra, tutaj kończymy odcinek, także trzymajcie się, na razie.